W Liceum Ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego odbył się nietypowy koncert z udziałem wyjątkowych gości. Można by pomyśleć, że to duży rockowy koncert i z pewnością nikomu nie przyszłoby do głowy, że miejscem, w którym impreza się odbyła, jest szkoła. Te 45 minut przerwy pomiędzy lekcjami na pewno zostanie przez młodzież docenione i zapamiętane. Nie ma miejsca, no tyle chętnych, że ja się nie dałem po prostu zmieścić tam. No. Elegancko grają, jest bardzo spoko, naprawdę. Szkoła, owszem, zawsze była otwarta na artystów, ale goście zagraniczni to z pewnością najbardziej oryginalna z dotychczasowych propozycji. To była propozycja, z jaką wystąpiła do nas ambasada Izraela za pośrednictwem pani Agnieszki Piśkiewicz. No i byliśmy otwarci na tę propozycję, dlatego że od ponad 15 lat nasza szkoła jakby pracuje z uczniami, propagując wiedzę o historii i kulturze Żydów. To także właśnie wiedza o Holokauście. Shakir Gilad, wokalista zespołu, jakiś czas temu odkrył swoje polskie pochodzenie. Jego pradziadek pochodził z Białegostoku. Kilka lat temu przeniósł się ze Stanów Zjednoczonych do Tel Awiwu, no miał do Polski bliżej i zaczął tutaj po prostu przyjeżdżać. Teraz dał koncert w 4 miastach, prawda, oprócz Częstochowy to był jeszcze Wrocław, Warszawa i uznał, że to jest dobra forma właśnie ten kontakt z młodzieżą. On preferuje po prostu takie spotkania, takie koncerty w Polsce. A ponieważ w Częstochowie właśnie rozpoczął się czwarty zjazd Światowego Związku Żydów Częstochowian i ich potomków, to doskonały moment na to, aby pokazać, że Izrael to prężne i nowoczesne państwo.